Hola amigos, dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ vlog będzie nagrywany GoPro. A nagrywany GoPro będzie dlatego, że nie mogę wziąć ze sobą aparatu, albo raczej nie powinienem wziąć ze sobą aparatu. A dlaczego nie powinienem wziąć ze sobą aparatu? W Medellin Soderby, czyli mecz dwóch rywalizujących ze sobą klubów piłkarskich z Medellin. Więc pomyślałem, że pójdę na ten mecz i go nagram. Choć nie jestem fanem piłki nożnej, ale wydaje mi się, że może to być całkiem ciekawe doświadczenie. Buenas. Arepa de huevos, por favor, i cappuccino. Le mando a preparar arepita. Se la mando a hacer. No está hecha. No está... No, no lecha? No. Nie do końca zamówiłem to, co chciałem, ale to jest arepa con carne de vaca, czyli arepa z wołowiną, americano i jakaś ostra salsa. Chodzą plotki, że podobno gdzieś tutaj w okolicy jest bankomat, który nie pobiera prowizji, bo ten wczorajszy wypłacałem 200 tysięcy pesos i pobrał sobie 20 tysięcy, czyli 10% prowizji. Więc idę zweryfikować te plotki z nadzieją, że uda mi się znaleźć coś, co nie będzie tej prowizji pobierało. Hola, ¿dónde está cajero de bienvenida? El cajero. Sí, sí. Here? Oh, okay, gracias. Tu jest bankomat, ale to chyba nie jest ten, o który mi chodzi, bo to jest Banco Colombia i właśnie on mi chyba wczoraj pobrał prowizyjkę. No i bajka. Wypłacone 400 tysięcy bez żadnych prowizji, więc jak będziecie w Kolumbii, to koniecznie uderzać do tego bankomatu czerwonego, który się nazywa Da Vivienda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w wielu takich ciepłych krajach nikt nie nosi krótkich spodenek, więc jak ktoś ma krótkie spodnie, a ja w ogóle teraz jeszcze klapki założyłem, bo wyszedłem tylko na chwilę, to od razu widać, że to jest turysta i gringo. Jakby nie było tego widać po mojej brodzie i kolorze skóry. Ale to jest właśnie taka ciekawostka, że tutaj, jak sobie pojedziecie do Tajlandii, to Tajowie też nie chodzą w krótkich spodenkach. Cały czas po prostu długie spodnie. Nie wiem, z czego to wynika. Wydaje mi się, że to jest jakaś kwestia kulturowa, albo po prostu osłaniają się przed słońcem, ale... Nie wydaje mi się, żeby to była tylko i wyłącznie kwestia osłony przed słońcem i może też być to po prostu coś kulturowego. Strasznie bez sensu jest to, że najpierw zapala się zielone na połowie ulicy i to jest miejsce pomiędzy ulicami, a tam jest czerwone i dopiero się tutaj zapali czerwone, jak tam będzie zielone. Bez sensu i potem się dziwić, że ludzie przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle. Cały mój hostel jest już w naprawdę grubym melanżu od półtorej godziny, ale ja postanowiłem, że nie będę się zachowywał jak typowy turysta. Ubrałem się tak w długie spodnie, żebym był jak Kolumbijczyk prawdziwy i będę jechał na ten stadion metrem. Już wczoraj, jak odprowadzałem Laurę, przyhaczyłem, że tutaj nie ma automatów, żeby kupować bilety, więc trzeba stanąć w tej kolejce do gościa, który nam sprzeda bilet i kartę na to miejsce. Jak widzicie, dosyć dużo osób jej potrzebuje. Gracias. Perdón, San Antonio? Sí. O, jest. O Jezu, jaki tłum ludzi. Ciekawe, czy wyjdę stąd z telefonem i... Aha, nie wejdę tu w ogóle. No dobra, to poczekam na następne. Nie wiem, czy wam kiedyś o tym mówiłem, ale po tym, jak Bartek wrócił do Polski z Wenezueli, to kilka razy zauważyłem, że zamiast stować telefon w spodnie, to stował się w gacie z przyzwyczajenia i na nim to samo. Dlatego też postanowiłem, że zrobię teraz dokładnie to samo i czuję się bezpiecznie. Teraz to już centralnie wszyscy się na mnie patrzą, jak na to wygląda. Thank you.
Dobra, przeżyłem swoją pierwszą podróż metrem w Medellin. Ciekawostka jest taka, że jak wyłączyłem kamerę, to zagadali do mnie ludzie i nagle, wiecie, to jest ten właśnie latynoski klimat. Co z tego, że taki ścisk, że ledwo co każdy oddycha, nagle pytania, skąd jesteś, co tu robisz i tak dalej. Oczywiście nikt nie mówił po angielsku, więc jedyne, co byłem w stanie z siebie wydusić, to, że Medellin jest piękne, że jest tu gorąco, a w Polsce jest zimno. I że przyjechałem tutaj, żeby się uczyć hiszpańskiego. I generalnie to tylko tyle. A zaraz przede mną druga podróż. To jest po prostu niesamowite, jak pięknie położony jest to Medellin. Nie do końca czuję, dlaczego nie ma tutaj nigdzie wypisanych stacji metra. Ale no, mam nadzieję, że dobrze jadę. How much is it? $4,000 each. It's not bad. It's like a bar price, I guess. Yeah, she wanted $5,000. I said two for eight. All right. What is the name of this team, Laura? I don't think... I just crashed my phone. Oh my god. But the phone or the... I don't know, I think it's gonna be the protective, fortunately. That kind of people... It's our sector. Be in the south sector. Okay, that's cool. Właśnie mi upadł telefon po raz pierwszy w życiu i spłukł mi się ekran. Ale chyba na szczęście tylko folika ochraniająca. Mam taką nadzieję. Jezu, już straty się zaczęły. Laura, so these are two teams from Medellin, right? What are the names of the teams? Medellin, like team. And we are going for Atlético Nacional. Yeah. Because this is the best team from Medellín. Oh, okay. Boys there. Okay. Rozdzielają nas na kobiety i mężczyzn przy przeszukaniu. Vamos!
za krótkie nogi. Mówiłem mało. Ale zajebiście, naprawdę, fajny klimat, taki pozytywny. Nie było żadnych takich ludzi, którzy by się tam wywracali, darli mordy i opływali wszystkich. Naprawdę mi się podobało. Nie spodziewałem się, że będą tak wyglądały moje pierwsze dni w Kolumbii, ani trochę. Kuka Frien? Tam chyba rozdają jakieś energetyki, a tak generalnie to naprawdę czuć można się tutaj bezpiecznie, w szczególności zobaczcie ile tu jest policji i oni są praktycznie na każdym rogu. What's that? Yeah. Huh? Where is you? Where is me? Me is here. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że to tylko ekran ten zewnętrzny pękł, bo miałem zmieniany wyświetlacz nie dalej jak 2 miesiące temu, a wygląda to dosyć niebezpiecznie. No ale cóż, jesteśmy w jakiejś knajpie, będziemy coś jedli, wydaje mi się, że coś z tego. Takie macie ceny mniej więcej. Laura mówi, że tu jest raczej dosyć drogo jak na to miejsce, bo to nie jest jakieś super, uwaga powiem, to fancy miejsce, no ale tak to wygląda. Frytki z ryżem, chlebem i kurczak w sosie słodko-kwaśnym. A tutaj mamy kurczaka, frytki, awokado, sałatkę. Fajerwerki fajerwerkami, ale jak to usłyszałem, to przez pierwsze 10 sekund mi serce mocniej zabiło, bo myślałem, że to strzał. Bez kitu. Tak to brzmi, jak się jest. Laurita, it doesn't sound like fireworks. I mean, I know it's fireworks, but for you see my face for a second. I was like, what the fuck? Like, I will lose my life. Yes, in Colombia. No trochę się przestraszyłem przez chwilę. Can you say something about this district that we're in right now? We are walking around the 70th district. Yeah. But it's not as popular as Cerro Blanco. It's not popular now, but before this place was very popular. Okay, so now the most popular is El Poblado, so the place where is my hostel, but this used to be the most popular place before, yeah. El Poblado. Yeah. And also, is this, what was the name of the district I told you? Laureles. So this is Laureles? Or? Yeah, it's part of Laureles. Oh yeah, you can get dropped everywhere. Yeah. But I mean, okay, so this is depends how you luck. Yeah, on your luck. Okay. Oh. So even if we had that draw, we didn't win. Our team. People are still happy and like partying and dancing. They are also. Yes. It's like a draw. It's called a draw in English. How do you? People are still happy. How do you say draw in Spanish? It's like empate. Empate. From Poblado to San Antonio i San Antonio do Estadio. O taką dzisiaj trasę pokonaliśmy. Do you have yours? Or... Jestem chyba jedną osobą, która ma ten problem tutaj w metrze, ale jestem trochę za wysoki na tym poziomie. After the game, we are editing my next video blog for YouTube. So everybody
is going out. Yeah, everyone is going out and everyone is partying because it's Saturday. Yeah. And we are sitting here working on her Q&A, which is gonna appear on YouTube in a few days, maybe. There you go. That's you. Hi, it's my face. Added face. To tak właśnie wyglądał dzisiaj mój dzień. Mam nadzieję, że wam się podoba ta idea daily vlogów, bo jak widzicie, czasami się dzieją takie rzeczy, jak dzieją się dzisiaj. Dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie. I tyle. Wracam do pracy. Ciao. Ciao. Perfect. I don't know if it is. Yes, it is still working. It is still working. Oh.